No i bardzo ważny jest ten scenariusz, o którym wspomniałam i z bólem stwierdzam, że niestety nie udało mi się jeszcze natrafić na jakiś dobry scenariusz tutaj właśnie wśród tych produkcji polskich. Przy tym wszystkim oczywiście chciałabym zaznaczyć, że my w jakiś sposób przez sam fakt, że jesteśmy zobligowani do produkcji polskiej, staramy się wspierać ten niewielki rynek produkcji dla dzieci w Polsce. Wspieramy chętnie producentów listami intencyjnymi dla PISF chociażby, kiedy starają się o fundusze. Bardzo chętnie przyjmujemy takie rzeczy do emisji, które produkcje już powstałe. Najlepszym tego przykładem jest Zajączek Parauszek, który do nas trafi we wrześniu. Bardzo się cieszymy z tego, że powstała taka animacja i chętnie ją pokażemy. Przy czym na pewno smutnym faktem jest to, że tutaj biorąc pod uwagę koszt tej produkcji, szansa na to, że będzie więcej tych odcinków, na co bardzo byśmy liczyli, no może się to po prostu nie wydarzyć. I w tej chwili tak naprawdę wszystkie te kanały, które emitują w jakiś sposób polską produkcję, najczęściej posiłkują się produkcjami z TVP. My właśnie w tej chwili zakupiliśmy dosyć spory wolumen produkcji TVP, więc do nas na antenę trafi Misiu Szatek, Kot Filemon czy Koziołek Matołek. I to, co na pewno jest dobre w tym, że one trafią właśnie do nas, jest to, że to nie jest tak, że my puszczamy taką bajkę raz w tygodniu o godzinie 19. Taka bajka ma szansę u nas zaistnieć 7 dni w tygodniu, co najmniej 2 razy dziennie. To znaczy, że te dzieci, które są wiernymi widzami Mini czy Teletun, po prostu mają 100% szansę, że trafią na te bajki. Jakby podsumowując, chciałabym powiedzieć, że ja osobiście wierzę w to, że czas na tę produkcję dziecięcą w Polsce nadejdzie. Sama obserwując ten rynek w chwili obecnej, widzę, że jest bardzo dużo cały czas zdolnych animatorów. Mamy też zaplecze produkcyjne. I wydaje mi się, w świetle tego wszystkiego, o czym mówię, że najlepszym kierunkiem dla polskich producentów byłoby zainteresowanie się koprodukcją. Bardzo dużo naszych sąsiadów gdzieś z Czech czy z Węgier oferuje tego typu usługi, tak, wynajmując zaplecze produkcyjne i ludzi firmom, które w tym rynku dziecięcym są wiodące, tak, pochodzącym z Kanady czy z Anglii, z Francji. I według mnie jest to najlepszy kierunek w tym momencie, żebyśmy zaczęli rzeczywiście te pieniądze zdobywać, zaczęli coś produkować w Polsce na większą skalę, a przy okazji się uczyć, bo to, czego my nie posiadamy na chwilę obecną według mnie, to jest właśnie możliwość wykreowania tych bohaterów, którzy zawładną dziecięcą wyobraźnią na większą skalę, też ponadnarodową. No i napisanie po prostu fajnych historii, które mają szansę kontynuować się przez nie 13 odcinków, czy nawet 20 parę, tylko przez 10 serii, bo to jest tak naprawdę najważniejsze. Przypominam, że po prostu na kanale dziecięcym codziennie leci to samo, tak? Jest to taka charakterystyka dosyć prosta kanału dziecięcego. 7 dni w tygodniu, codziennie o tej samej porze mniej więcej leci podobna bajka. Dlatego jakby ta ilość tych odcinków, które powinny powstać, czyli potencjał produkcji na to, żeby tych odcinków było dużo, jest dla nas bardzo istotny. Nie wiem, czy udało mi się tutaj zawrzeć wszystko, co chciałam powiedzieć, bo tak naprawdę tych przemyśleń mam bardzo dużo. Natomiast zachęcam Państwa do pytań i służę pomocą. Dziękuję.